Zakład Aktywności Zawodowej Celestyn w Mikoszowie powstał w 2006 roku. Funkcjonuje w branży właściwie ceramicznej. To jest podstawowa jego działalność, czyli wykonujemy elementy dla różnych firm, banków. Są to przeważnie reklamowe rzeczy, które są robione z masy porcelitowej, tak zwanej lejnej, i również z gliny szamotowej. Robimy również prace typowo takie ogrodnicze, utrzymywanie terenów zielonych, to jest jakieś koszenia, to są osoby niepełnosprawne w takim stopniu, które pozwala na używanie kosiarek, kos ręcznych i tak dalej. I tam pracuje w tym dziale utrzymywania terenów zielonych 8 osób. Natomiast jeżeli chodzi o ceramikę, to pracuje tam w tym dziale na 2 pracowniach 42 osoby. W tej chwili, w związku z tą pandemią, nastąpiło trochę przeorganizowanie zakładu, ponieważ zamiast tylko ceramiki wykonujemy również prace drobne, montażowe, takie konfekcjonowanie. Robimy dla firm, które nie wymagają dużych nakładów finansowych, a tylko właściwie sprawność rąk. Klientów szukamy przede wszystkim, jeżeli chodzi o ceramikę, bo to jest właściwie nasz sztandarowy produkt. To są przede wszystkim banki, dilerzy samochodowi, firmy, które potrzebują wyrobów, które będą miały ich logotyp. Jeżeli chodzi o konfekcjonowanie, ten drobny montaż, to są firmy, które borykają się też z zatrudnieniem osób do wykonania określonych prac. A takie drobne prace typu właśnie gdzieś tam drobny montaż, czy w sumie jakieś prace do budownictwa typu śrubunki, jakieś konfekcjonowanie podkładek, do woreczki strunowe, śrubek i tak dalej, to takie firmy nam zlecają i takich szukamy. Te firmy, które nam zlecają, no cieszą się z tego, że mają też odpis na PFRON, bo w tej chwili można odpisać do 50% z faktury netto. Także to też jest jakby dla nich korzyść znacząca.